Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie filmik o mojej aktualnej pielęgnacji. Tak naprawdę to miałam taki plan, żeby zawrzeć tutaj wszystkie kosmetyki, i te poranne, i te wieczorne, ale poszłam po rozum do głowy, to jest po prostu niemożliwe, bo znając mnie i moje rozgadywanie się, to na pewno te kosmetyki się po prostu nie pomieszczą w tym filmie, albo ten film po prostu będzie trwał ze 2 godziny. Także myślę, że podzielę ten film na 2 części. I dzisiaj sobie zaczniemy od pielęgnacji porannej. Jakiś czas nie nagrywałam takiego filmiku. Niektóre rzeczy się u mnie zmieniły, niektóre pozostały te same. Myślę, że na pewno cel, jaki mi przyświeca, jest jeden, czyli rano, generalnie oczywiście anti-aging. Natomiast rano oczywiście jest to, w skrócie mówiąc, antyoksydacja i ochrona SPF, ewentualnie nawilżenie w zależności od potrzeb mojej skóry. I od czego ja rano zaczynam? Oczywiście od mycia zębów, ale tutaj nie będziemy mówić o zębach, tylko o skórze mojej twarzy. Mam 2 emulsje, którymi rano oczyszczam skórę. Rano nie potrzebuję kosmetyków na bazie olejków, bo potrzebuję po prostu zmyć ewentualne sebum w nocy wydzielone, szczególnie teraz, kiedy jest gorąco. No i po prostu odświeżyć tą moją skórę potrzebuję. I teraz w zależności od stanu mojej skóry, czy jest trochę podrażniona, czy nie jest, bo przypominam, że ja bazuję na tretinoinie, która ma tendencję do podrażniania mojej skóry. Także ja mam tutaj takie 2 emulsje, które uwielbiam. To jest nowa sztuka tego kosmetyku, który pokazywałam Wam w moich ulubieńcach wakacji. To jest pianka głęboko oczyszczająca z witaminą C z firmy Mia. To jest taka, jakby można powiedzieć, gęsty kosmetyk, który nakładamy sobie na rękę, dodajemy wody i tak mocno pocieramy i wtedy powstaje taka lekka pianka. Bardzo ładnie pachnie, tak pomarańczowo, i rzeczywiście muszę przyznać, że dobrze doczyszcza moją skórę, więc kiedy czuję, że rano moja skóra, na przykład wieczorem przesadziłam z pielęgnacją i moja skóra rano troszeczkę wydaje się taka nieświeża, jakby pory troszeczkę takie rozszerzone, no czasami tak się zdarza, to wtedy sięgam po tą piankę, chyba że mam podrażnioną skórę. Wtedy sięgam po ten drugi kosmetyk, zaraz Wam opowiem. I ona, słuchajcie, zawiera witaminę C, kwas cytrynowy, olejek ze skórki pomarańczy, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy i roślinne kwasy tłuszczowe. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo dobrze doczyszcza skórę, bardzo przyjemnie mi się jej używa. Polecam Wam naprawdę. Drugi kosmetyk, który stosuję zamiennie, i już ta tubka wygląda po prostu bardzo, bardzo nieciekawie, ale wypróbowałam. I stwierdzam, że to jest najlepszy kosmetyk dla skór wrażliwych z zaburzoną barierą hydrolipidową. Także zamówiłam sobie już tą dużą wersję, stoi i czeka w szafie, tą z pompeczką. Jednak pompeczki u mnie rządzą, uwielbiam kosmetyki z pompką. Tutaj niestety ta emulsja, wiecie, ja ją muszę tutaj już wyciskać, gimnastykować się. Ta tubka też jest dosyć taka twarda, co tego nie ułatwia. Ale nieważne, słuchajcie, to jest tak świetny kosmetyk. Jeśli macie podrażnioną skórę, ona momentalnie, nakładając ją na twarz, tą emulsję, ona momentalnie tak jakby ułagodziła, tak jakby otulała taką kołderką skórę. Ona się w żaden sposób nie pieni, natomiast dobrze doczyszcza skórę. Nie mogę powiedzieć, że nie doczyszcza tej skóry, bo ja nawet ją stosuję w drugim etapie oczyszczania. Gdzieś słyszałam gdzieś głosy, że dziewczyny też używają jej tylko do demakijażu, czyli 2 razy. Raz demakijaż, później jeszcze na domycie skóry i też się u nich sprawdza. Ja tak nie próbowałam. Natomiast no, jestem w stanie uwierzyć. I w ogóle ten kosmetyk to jest Basic Lab, dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Jest to kosmetyk bezzapachowy, także jeśli macie skórę suchą, atopową, podrażnioną,
Mistrzostwo świata. Odpodrażniono właśnie po kwasach, po kuracjach różnych dermatologicznych. Świetna sprawa. I ona zawiera właśnie ceramidy, które wzmacniają tą naszą barierę hydrolipidową skóry. Zawiera również beta-glukan i alantoiny, które zmniejszają świąt i przyspieszają procesy regeneracji naskórka. Zawiera masło shea, olej z ogórecznika. Olej z ogórecznika świetnie odbudowuje barierę hydrolipidową. To jest mój ulubiony olejek do zadań specjalnych. Pokazywałam go Wam wielokrotnie. Jak kropelkę dodaję do kremów w momencie, kiedy mam skórę przesuszoną jesienią i zimą. Emulsja otula skórę. Tak, to ona otula skórę. Ma coś takiego w sobie, że ona tą skórę otula, a jak ją zmyjecie, to niby nie ma tej warstwy na skórze, ale ta skóra jest naprawdę tak ukojona, no coś niesamowitego. Także bardzo Wam polecam. Po myciu oczywiście osuszam skórę ręcznikiem jednorazowym, przytykając go, nie trąc, żeby dodatkowo skóry nie podrażniać, zawsze tak robię. No i przechodzę do toniku. Można powiedzieć, że toniki mam trzy, natomiast na tą chwilę używam zamiennie dwóch. One przywracają pH skórze, ale też one pozwalają mi odczekać pół sekundy, zanim z góry zejdę na dół i nałożę resztę kosmetyków na twarz, bo zawsze tak robię. I tutaj mam z Dermiki z serii Maestria Skin Matrix Repair, luksusowy tonik przeciwzmarszczkowy, który zawiera ekstrakt ze śluzu ślimaka i tripeptyd miedziowy. Podejrzewam, że to jest bardzo niewielka zawartość tego peptydu. Zastanawiam się, czy ten kolor niebieski to jest tylko od tego peptydu, a nie od barwników, bo jednak jest to kosmetyk na bazie wody, jak to toniki, więc na pewno tutaj dużo tego nie ma. Dlatego też później, kiedy nakładam jakieś kosmetyki z chelatorami, to już za bardzo na to nie patrzę. Bardziej, słuchajcie, tutaj spojrzałam na ten ekstrakt ze śluzu ślimaka, który miałam nadzieję, że tak trochę nawilży mi tą moją skórę. Natomiast no nawilżę, ale na bardzo krótko. Po prostu to jest taki uniwersalny tonik, tylko chcę Wam powiedzieć, że on zawiera zapach. Jeśli macie bardzo wrażliwe skóry albo nosy atopowe, to być może Was podrażni, absolutnie nie podrażnia. Są takie kosmetyki z zapachem, które mnie podrażniają, a są takie, które mnie nie podrażniają. Także ten zapach też nie jest absolutnie jakiś nachalny, więc on momentalnie jakby znika, więc takie kosmetyki ja toleruję. Widzę też, że tutaj jest zawartość kwasu hialuronowego i kwasu poliglutaminowego, który jest jeszcze lepszym nawilżaczem, jeszcze więcej cząsteczek wody wiąże niż kwas hialuronowy. I są jeszcze ekstrakty z różnych roślin, także ogólnie fajny ma skład, po prostu w porządku tonik. A drugi tonik to jest tonik z Bibio Polipeptyd 121 plus Progelin. I jest to naturalny, nawilżająco normalizujący tonik do twarzy, który ma dawać nawilżenie i ujędrnienie. Ten polipeptyd 121 ma uelastyczniać, wygładzać i ujędrniać skórę. Progelina działa nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz skóry i ma dawać efekt naturalnego liftingu. Ekstrakt AFA zwiększa jędrność skóry, redukuje zmarszczki poprzez poprawę syntezy kolagenu w skórze i ekstrakt z jabłka. Działanie antyoksydacyjne, wskazane rano, stymuluje regenerację komórkową i wygładza skórę. No i to jest również, nie mogę się do niczego przyczepić, jest to przyjemny tonik, natomiast to też jest taka wodnista formuła, że ona na dłuższą metę nie da nawilżenia. Także ja sobie je po prostu zużywam. Czasami, kiedy ta moja skóra jest trochę podrażniona, ale latem głównie to jest strefa dookoła ust, to używam sobie kosmetyk, który jest moim ulubieńcem, już Wam trąbiłam o nim dawno temu. Z tej samej serii zresztą, co ta emulsja. Jest to emulsyjny primer tonizujący do skóry ultrawrażliwej z Basic Lab. Zawiera 3% glikozaminoglikanów, 2% seryny i azjatykozyt. Również jest bezzapachowy. Jest to tonik nie właśnie taki typowy w formie wodnej, tylko w formie takiej emulsji, którą wklepuję sobie w twarz i on rzeczywiście jest bardzo delikatny, aczkolwiek kiedy mam skórę mocno podrażnioną, co mi się dawno nie zdarzyło, mam takie, wiecie, jakby można powiedzieć mikroranki niewidoczne może na skórze, ale one na pewno są, to czuję, że on mnie początkowo troszeczkę szczypie, jakiś tutaj składnik, ale za chwilkę to mija. Także mamy tutaj właśnie składniki pochodzące z wąkroty azjatyckiej, która ma działanie przeciwzapalne, regenerujące i antyoksydacyjne, czyli ma dekazozyt, azjatykozyt. Mamy tutaj ceramidy AP, ceramid NP, estry z oleju żożoba, makadamia, glikozaminoglikany, skwalan, serynę,
fitosterole, znowu olej z ogórecznika, estry masła shea, o jeszcze jest ekstrakt z liści centella asiatica, arginina, tokoferol. Bardzo fajny skład, bardzo fajny kosmetyk. No myślę, że będę go jeszcze częściej używać znowu, jak niedługo nastanie jesień i zima. Dalej, słuchajcie, nie wzięłam jednego kosmetyku, który ja już Wam 100 lat temu pokazywałam, ale ja go teraz troszeczkę rzadziej używam, aczkolwiek zdarza mi się, jak czuję, że moja skóra jest troszeczkę przesuszona. Jest to esencja z COSRX ze śluzem ślimaka. Myślę, że kosmetyk stary jak świat, ale uwielbiam go po prostu totalnie, bardzo dobrze nawilża. Myślę, że wiele z Was go zna i te, które używały, na pewno go doceniają za te walory. To jest takie walory nawilżające. To jest taki dodatkowy kop nawilżenia między, powiedzmy, tonikiem, a między serum. Aczkolwiek ja Wam zaraz pokażę serum, które jest, bo wiecie, powinno się pielęgnację stosować w zależności od konsystencji, od najlżejszej do najcięższej. I tak też mówiłam w ostatnim filmiku o wchłanianiu kosmetyków. Mówiłam, że to właśnie sprzyja też wchłanianiu i domykaniu tych składników aktywnych w skórze. Także mam takie serum, które jest bardzo wodniste i zdarza się, że tą esencję nakładam po tym serum, bo ta esencja jest trochę mniej wodnista. Także stosuję tę esencję, ale tak jak mówię, nie zawsze. Pod oczy używałam kosmetyku Oligomarines, chyba to się nazywało, z Biologic Research. To jest takie serum, też wodniste, które miało za zadanie jakby rozjaśnić skórę pod okiem. Ona jest chyba generalnie do całej twarzy, ale rozjaśnić skórę pod okiem, zniwelować opuchliznę. To serum było bardzo dobre, szczególnie je doceniam właśnie teraz, jak ono mi się niestety skończyło. Mam wrażenie, że mam problemy większe z opuchlizną, z opuchnięciem tutaj pod moimi oczami, czego ja w ogóle nie mam takich tendencji, ale jakoś tak zauważyłam, że jak przestałam używać to serum, to zaczęłam mieć te tendencje, więc coś tu jest na rzeczy. Więc no, nie mam już tego serum, dlatego używam kosmetyku i to w sumie od razu Wam może powiem, bo używam ten kosmetyk rano tylko na strefę oka, natomiast używam go w wieczornej pielęgnacji. Także pewnie w następnym filmiku też będę o nim mówić. I zainwestowałam w serum Dermomedica Copper Multipeptide Serum. I to jest serum generalnie z peptydami. Peptydy mają magiczne właściwości. Oczywiście teraz mówię bardzo ogólnie, bo to też zależy od rodzaju zastosowanych peptydów. Generalnie one dają sygnały, można tak powiedzieć, naszej skórze do zapoczątkowania konkretnych procesów, szczególnie te peptydy sygnałowe, między innymi właśnie do regeneracji skóry, do produkcji kolagenu, elastyny. Także tak jak mówię, mamy, ja w innym jakimś filmiku mówiłam mniej więcej o podziale tych peptydów, nie będę się powtarzała. Natomiast jeśli chodzi o peptydy zawarte w tym serum, mamy tutaj w ogóle miedź 2%, argirelina 2% i beta-glukan 2%. I te składniki mają zwiększyć potencjał autoregeneracji tkanek skórnych. I to jest właśnie to, o co mi chodziło, żeby te procesy w mojej skórze zachodziły jak najbardziej sprawnie. I właśnie ten tripeptyd miedziowy tutaj zawarty, odpowiedzialny jest za syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Tylko dziwi mnie trochę, bo nie ma tutaj zawartości samego peptydu miedziowego, tylko podana jest zawartość miedzi 2%. To trzeba było zgłębić, dlaczego w ten sposób tutaj zostało to ujęte. I mamy tutaj właśnie kwas hialuronowy, mamy argirelinę wysoko w składzie. Argirelina znowu jest peptydem, który powoduje, ona jakby znosi przekaźnictwo impulsów z naszej tkanki nerwowej do tkanki mięśniowej, co powoduje, że nasze mięśnie mimiczne są troszeczkę takie zamrożone, to jest jak taki naturalny botoks i nie powodują pogłębiania zmarszczek mimicznych. Mamy tutaj znowu te peptydy, acetyl tetrapeptide 2, mamy copper tripeptide, czyli ten peptyd miedziowy, mamy aminokwasy, beta-glukan, mamy tutaj izomerat sacharydowy, tripeptyd pierwszy, znowu fermenty, które mają bardzo dobroczynne działanie dla naszej skóry, zawierają dużo witamin. Mamy również tutaj ekstrakty roślinne, które też między innymi są antyoksydantami. Także ja ten kosmetyk, słuchajcie, stosuję rano właśnie zamiast tamtego serum na okolice oka. On jest właściwie całkowicie płynny, przezroczysty, bardzo lekki, momentalnie się wchłania.
Oczywiście wiecie, że peptydów miedziowych nie powinno się łączyć z kosmetykami, które mają niskie pH, na przykład z kwasem askorbinowym, czy w ogóle z kwasami, czy też z retinoidami. Tutaj jest napisane, że 20 minut trzeba odczekać, jeśli chcemy zastosować później pielęgnację z retinoidami. Ja tak robię wieczorem. Dalej, słuchajcie, na to serum stosuję kolejne serum, tylko już takie bardziej emulsyjne, z Basic Lab, o którym to mówiłam w ostatnim filmiku i które naprawdę ubóstwiam, jest świetne. Jest to lifting'ujące serum pod oczy i na powieki z 10% kompleksem peptydów i ceramidami. Ceramidy oczywiście mają chronić naszą barierę hydrolipidową, mają... One wchodzą w skład cementu komórkowego, który łączy nasze komóreczki skóry w naskórku, czyli korneocyty, i on między innymi chroni przed utratą wody, przed odparowywaniem wody z naszej skóry, także te ceramidy, super sprawa. Mamy tutaj zawarty ekstrakt z albicji, który neutralizuje wpływ zanieczyszczeń z środowiska zewnętrznego. To jest teraz, myślę, że na obecną chwilę to jest bardzo ważne, żeby kosmetyki zawierały antyoksydanty i właśnie substancje, które neutralizują wpływ tego czynników środowiska zewnętrznego, tych zanieczyszczeń, które oddziałują na naszą skórę. Ma również właściwości antyoksydacyjne, rozjaśniające. Kofeina wzmaga mikrocyrkulację w okolicy oka, szczególnie rano, myślę, to jest bardzo ważne, jeśli macie problemy z zastojem limfy. I kwas hialuronowy, który wiąże wodę w naskórku. Wiecie co, ja rozjaśnię trochę tutaj obraz, bo ja się wzięłam bardzo późno za nagrywanie tego filmu i już widzę, że tu mi słoneczko zachodzi, zaraz go nie będzie. I co jest fajne w tym serum, ta emulsyjna konsystencja jest po prostu genialna. To nadal jest serum, ale to nie jest serum takie, jak jesteśmy przyzwyczajone, właśnie takie wodniste czy wodnisto-żelowe, tylko ono ma w sobie coś więcej takiego zawiesistego, co pozostawia taką lekką warstewkę wokół oka. I jeśli chodzi o pielęgnację właśnie teraz latem, to nawet na noc i na dzień to jest dla mnie wystarczające, dla mojej okolicy wokół oka, chociaż ostatnio... Znowu częściej zaczęłam używać tretinoiny i tutaj coraz bardziej zbliżam się do oka i widzę, że ta moja skóra od tygodnia, bo tak się zastanawiam, że ona coś ostatnio słabo wygląda, coś mi strasznie widać zmarszczki. No oczywiście dopiero jak pomaluję, bo tak to nie widać ich, jak nie jestem pomalowana. No i właśnie doszłam do wniosku, że to niestety... To jest to przesuszenie, które powoduje tretinoina. Także ten kosmetyk jest dla mnie idealny. Na dzień i na wieczór. Dalej, słuchajcie, na całą twarz nakładam kolejne serum, również z firmy Dermomedica. I to jest Tranexamic C Serum, czyli serum z kwasem, między innymi z kwasem tranexamowym. Jeśli chodzi o kwas tranexamowy, to ja pamiętam, słuchajcie, jak byłam na studiach i robiłyśmy sobie różne zabiegi i ja miałam taki czas, w ogóle ja mam taką skórę trochę skłonną do zaczerwienień, szczególnie właśnie tutaj w środkowej partii. Oczywiście to też się wiąże z tym, jak używam tretinoiny czy jakichś kwasów, tak, to jestem bardziej zaczerwieniona. Natomiast ogólnie tak mam, że jak jest gorąco, to mi się troszeczkę zaczerwienia ta skóra i właśnie na brodzie tutaj między innymi też. I wtedy pamiętam, że pani, która prowadziła z nami zajęcia, ona wtedy powiedziała, żebym sobie kupiła kosmetyk z kwasem tranexamowym. I wtedy, na tamtą chwilę, to było tak jeszcze... No słychać było o tym kwasie, ale myślę, że nie aż tak jak teraz. Czyli ten kosmetyk jest w ogóle, ten składnik jest świetny dla skór, które mają problemy na tle naczyniowym, czyli chociażby trądzik różowaty, bo tutaj jest trądzik na tle naczyniowym. Kwas tranexamowy działa przeciwzapalnie, wycisza zaczerwienienia, jakby dba o nasze naczynia, krwionośnych, wzmacnia je. I ja w tym celu w sumie kupiłam to serum. Raz, że jako serum antyoksydacyjne na dzień, ponieważ tutaj jest też zawarta, zaraz Wam powiem, witamina C, natomiast też miało dla mnie znaczenie, że ten kwas tranexamowy jest tutaj zawarty, bo generalnie to serum ogólnie ma być przeciw przebarwieniom. I tym, które już mamy, i przeciwko tym, które ewentualnie mogłyby powstać.
Mamy tutaj witaminę C w postaci etylowanej, czyli bardzo stabilną i dobrze działającą w skórze. I mamy tutaj 10% tej witaminy C, mamy 3% kwasu tranexamowego i mamy tutaj naskórkowy czynnik wzrostu w ilości 3%. Czyli oprócz tego jeszcze w składzie jest kwas hialuronowy, widzę znowu kwas poliglutaminowy, ekstrakty roślinne, ekstrakt centella asiatica, znowu działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, beta-glukan. Skład nie jest długi. Ja bardzo lubię kosmetyki, które mają skład taki oczywisty, w sensie takim, że producent mówi konkretnie. Tego i tego składnika jest tyle i tyle. Także bardzo lubię taką transparentność, ale to już mówiłam w jakichś tam filmikach, więc się powtarzam. Także serum ma działać depigmentacyjnie i przeciwstarzeniowo. Czyli ten kwas tranexamowy, tak jak mówiłam, ma właściwości rozjaśniające i wzmacniające naczynia krwionośne, bo on też ma właśnie właściwości depigmentujące. I nawet jeśli chodzi o ten pigment, który jest właśnie na tle naczyniowym, a również ten pigment, który jest na przykład posłoneczny. Tak? Witamina C, oprócz tego, że jest antyoksydantem, oprócz tego, że stymuluje syntezę kolagenu, ona ma właściwości również jest inhibitorem tyrozynazy, czyli enzymu, który jest odpowiedzialny za produkcję melaniny, czyli barwnika w naszej skórze, zmniejsza przebarwienia zarówno posłoneczne, jak i pozapalne. Natomiast ten epidermalny czynnik wzrostu, te czynniki wzrostu są świetne składniki. Ja Wam wieczorem pielęgnacji pokażę jeszcze jedno serum. One mają właśnie właściwości, one dają sygnał naszym komórkom do regeneracji i on stymuluje komórki macierzyste i wspomaga fizjologiczną regenerację skóry w jej głębszych warstwach. Także one mają wpływ na procesy, które zachodzą w naszej skórze. Oczywiście głównie interesujący mnie to jest ten, który jakby stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Natomiast to serum też jest takie wodniste, odrobinkę zawiesiste, troszeczkę żelowe, minimalnie, ale jest całkowicie przezroczyste. I te sera świetnie się nadają pod filtr właśnie rano, bo są leciusieńkie, wchłaniają się, dają też nawilżenie. Wiecie, do tego stopnia, że ja, jeśli chodzi o moją pielęgnację latem, nie potrzebuję tak naprawdę więcej nawilżenia i nakładam to serum i nakładam filtr. Chcę Wam jeszcze pokazać jeden kosmetyk, ponieważ tak jak mówię, teraz już jeszcze częściej używam tej tretinoiny. Dostałam, w ogóle mam kilka próbek takich mini kremów w tubeczkach i to z Basic Lab, jak robiłam zamówienia, ale też z innych firm, chyba Medicaid mam. Nie otwieram ich jeszcze, natomiast otworzyłam sobie tylko ten, który tu już naprawdę dużo czasu u mnie zalegał. Jest to ceramidowy krem regenerujący z 5% betainą i 3% mocznikiem o bogatej konsystencji. I wiecie co, on ma niby bogatą konsystencję, ale to nie jest naprawdę taka, no nie wiadomo jaka konsystencja, to nie jest krem Nivea. Od razu Wam powiem. I ja ten krem stosuję sobie punktowo. I to właśnie jak czuję, że moja skóra jest trochę podrażniona i przesuszona po tretinoinie, tak jak Wam mówię tutaj, ta partia pod ustami najbardziej, więc ja tutaj, pomijając brodę, bo broda mi się lubi przetłuszczać, więc ją już pomijam, tutaj w tej okolicy smaruję sobie cienką warstwę tego kremu, no i często też na okolice górnej wargi, bo tam też trochę mi się lubi ta skóra przesuszać po tretinoinie. I powiem Wam, bardzo przyjemny krem, daje nawilżenie na długo, nie jest to taka bogata konsystencja, naprawdę, która by jakąś strasznie miała tą cerę jakby zadusić, chociaż no, nie używałam go na całą twarz. Natomiast tutaj mam wrażenie, że dobrze utrzymuje nawilżenie. No i ten mocznik przede wszystkim, ja w ogóle jestem wielką fanką mocznika, doskonale nawilża skórę. Tak samo ta betaina i zawiera w sobie ceramidy, które odbudowują właśnie tą barierę hydrolipidową, która jest dla mnie bardzo ważna, bo ta moja skóra tutaj jest bardzo narażona na wymywanie i niszczenie tej bariery. Do tego stopnia, że używam go też, słuchajcie, wieczorem i dopiero w tym miejscu, tym samym i dopiero na to odrobineczkę tretinoiny i to też nie za każdym razem. Ale to już będę wieczorem o tym mówić. Także słuchajcie, jeśli chodzi o pielęgnację, oprócz ochrony przeciwsłonecznej, to tak naprawdę to wszystko. Zanim przejdziemy do ochrony przeciwsłonecznej, to jeszcze Wam powiem, bo oczywiście ja kosmetyki stosuję na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Natomiast pokazywałam Wam ostatnio, no przez parę ostatnich filmików też przewinęło się serum z Eveline.
I to jest to Serum Shot, 15% witaminy C z kwasem ferulowym i z matrykcylem 3000. Moje takie rozterki na temat tego serum i jego działania, jego pH, no to już zamieściłam w ostatnim filmiku, więc już nie będę tutaj opowiadać. W każdym razie jest to też świetne serum pod filtr, które czuć ewidentnie takie walory nawilżające i ono jest troszeczkę bardziej żelowe niż te sery z Dermomedica. Bardzo ładnie nawilża skórę, tak w punkt na tą porę roku przynajmniej u mnie. Ja mówię, to jest moja druga buteleczka. Mam nadzieję, że te substancje tam działają mimo znaku zapytania z tym pH. Ja stosuję to serum na szyję i dekolt. Tamto serum z Dermomedica na twarz i tutaj na podbródek, natomiast to serum stosuję na szyję i dekolt, po prostu chcę je sobie zużyć i też doskonale się sprawdza. Przejdźmy teraz do kremów z SPF-em. Również pokazywałam w ostatnim filmiku, no nie mogłabym go nie pokazać, bo ja używam ten krem po prostu codziennie. To jest mój ulubiony krem z SPF 50+, z bardzo wysoką ochroną, nawet do długości fali 400 nanometrów. To taka trochę wznowiona wersja tej podstawowego Anteliosa i to jest wersja nawilżająca. I powiem Wam, że idealna konsystencja, bardzo dobrze się zachowuje pod makijażem. Miałam owszem momenty w życiu, raz miałam taki moment, że zauważyłam, że on mi przestał służyć w pewnym momencie. Jakoś nie dogadywał się z moją skórą, był jakby za ciężki. Natomiast i odstawiłam go, używałam innych kremów, ten z Veoli Botanica. Kurczę, zapomniałam, ten najnowszy krem, zapomniałam jak się nazywa. Cudowne było na tamtą chwilę dla mnie. Bardzo fajny SPF, w ogóle jak krem nawilżający. Wtedy chyba używałam i jeszcze czegoś. Natomiast później wróciłam do tego kremu i znowu moja skóra się z nim polubiła. Także bardzo fajny krem, nie ciężki, fajny pod makijaż, bardzo dobra ochrona. Ma alkohol w składzie, to od razu mówię, ale mnie ten alkohol nie przesusza, nie czuję, żeby on mnie przesuszał. Natomiast mówię o nim, bo w momencie, kiedy mam skórę podrażnioną, tutaj właśnie, to on potrafi mnie troszeczkę tak, no, czuję zaczerwienienie. Także on nie jest taki, w tych momentach, kiedy mam jakby trochę obdarta jestem z mojej bariery hydrolipidowej, on nie jest obojętny do końca dla mojej skóry, dlatego Was o tym uprzedzam. Aczkolwiek nie mam pewności, czy to się dzieje przez ten alkohol w składzie, dosyć wysoko, czy to po prostu tak działają filtry, które no nie są obojętne na skórę. Od zawsze wiadomo, że dla skóry podrażnionej najlepsze są filtry mineralne, czyli tlenek cynku i dwutlenek tytanu. Ale do tego zaraz wrócę. W każdym razie, na obecną chwilę ten kosmetyk używam na twarz, natomiast na skórę szyi i dekoltu zazwyczaj używam kremy, które mi się nie do końca sprawdziły pod makijaż. I tu mam taki krem, który kupiłam na szybkiego, bo mi się chyba akurat skończył filtr w Rossmanie. I to jest L'Oreal Bright Reveal Dark Spot UV Fluid SPF 50+. I powiem Wam tak, to jest bardzo przyjemny filtr pod kątem konsystencji. Troszeczkę intensywny zapach, na rozpoznanie nie ma zapachu. Troszeczkę intensywny zapach. Również zawiera alkohol i bardzo jest przyjemny pod makijażem, natomiast ja niestety nie mogę go używać do skóry twarzy, bo on mnie bardzo podrażnia. Momentalnie ta skóra moja robi się czerwona, podrażniona i dużo czasu mija, zanim ona się uspokoi. Natomiast nie mam takich sensacji na szyi, na dekolcie, a że jest lekki, sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Tutaj są również zastosowane bardzo dobre filtry, bo może tutaj nie wspomniałam, bo już tysiące razy na ten temat mówiłam. To są filtry nowej generacji, które chronią zarówno przed promieniami UVB, jak i przed UVA. Są to filtry stabilne, co jest niesamowicie ważne i bezpieczne. No i tutaj też są właśnie dobre filtry. I słuchajcie, chcę przejść do jednego kosmetyku, o którym boję się trochę mówić, że to jest moje odkrycie, bo już widzę, że nie będzie ideałem i nie wiem, nie jest ideałem, ale jest idealny. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. W każdym razie usłyszałam o nim od Pondy. Kanał Pondy na pewno znacie. Kasia robi świetne filmy, świetnej jakości filmy. Na pewno bardzo dużo serca i czasu wkłada, żeby te filmy stworzyć. Także uwielbiam jej kanał, naprawdę. Także ona poleciła ostatnio krem z Elizabeth Arden.
Także jest to krem z takim lekkim tintem. Nazywa się, nie wiem dlaczego chce mi się mówić Prevage po francusku, chyba że Prevage, nie wiem, totalnie nie wiem jak to się czyta. Jest to krem z tintem City Smart, tak to nazwijmy. I on zawiera, słuchajcie, SPF 50 PA+++++. Co mnie podkusiło, żeby kupić ten krem? No oczywiście po pierwsze to, że Pondy go poleciła, a po drugie to, że on oprócz ochrony SPF zawiera również składniki pielęgnujące skórę. Czyli przede wszystkim enzymy, to jest DNA Enzyme Complex, enzymy chroniące naszą strukturę DNA. Mamy tutaj składniki chroniące nas przed zanieczyszczeniami. On zawiera takie polimery, które tworzą otoczkę na naszej skórze, która nas chroni przed tymi czynnikami zewnętrznymi. Także wszystko to zostaje na zewnątrz i zawiera również antyoksydanty. Tu jest cała mieszanka tych antyoksydantów, między innymi idebenon, który jest jakby tym takim innowacyjnym antyoksydantem, ale też z tego co pamiętam wyciąg z zielonej herbaty, która jest bogata w polifenole. I powiem Wam, że długo szukałam składu tego kosmetyku, bo skład, umówmy się, nie jest idealny. Tutaj jest mnóstwo silikonów, no i różnych innych takich substancji konsystencjotwórczych. Natomiast no, zachęciło mnie to, że też można powiedzieć, że ten kosmetyk jest taki, mimo że to nie jest nowy kosmetyk, o ile się nie mylę, to jest on jakby skrojony jako taki nowoczesne, czyli problemy teraźniejszości, tak? Czyli te wolne rodniki, które krążą w powietrzu, te zanieczyszczenia, które oddziałują na cały nasz organizm, na naszą skórę. Także no, to jest taki idealny filtr miejski, o, tak bym to nazwała. Teraz odnośnie filtrów. Tutaj są zawarte filtry właśnie naturalne, czyli filtry fizyczne, czyli tlenek cynku i dwutlenek tytanu. I powiem Wam tak, to są właśnie najbezpieczniejsze filtry dla skóry właśnie takiej wrażliwej, bo one nie podrażniają, one są naturalne. Natomiast ja niestety mam problem z filtrami fizycznymi, bo one mnie troszeczkę podsuszają. I powiem Wam, że używam różnych kosmetyków, ale każdy, jak jeden mąż, czy tańszy, czy droższy, stwarza u mnie jakby to samo odczucie, takiego jakby tak mi to wyciągnęło całą wodę ze skóry. Przyniosłam, słuchajcie, sobie tutaj do porównania też filtr z DermaQuest Stem Cell 3D Tinted Moisturizer, tylko tu jest SPF 30 tylko, co było moją wielką bolączką. Ale właśnie przyniosłam go po to, żeby też o tym powiedzieć. On też zawiera tlenek cynku i dwutlenek tytanu. I te kosmetyki i te składniki też mnie tutaj wysuszają. To Wam mówiłam, że on stanowi świetną bazę pod makijaż. On cudownie wygładza skórę i trzyma makijaż na mur beton. I sam się też trzyma na mur beton. Natomiast mam to poczucie takiego filmu, który to moją skórę sprawia, że ta moja skóra sztywnieje, trochę się wysusza. I powiem Wam, że tutaj też to czuję, może w odrobinę mniejszym stopniu. Ale i dlatego zastanawiam się, jak ten krem będzie mi się sprawdzał jesienią i zimą. Natomiast na tą chwilę, słuchajcie, od początku, jak nakładam ten krem, to on jest bardzo leciusieńki. Ta konsystencja jest bardzo, no, ona nie jest lejąca, ale jest tak lekka. Czuć trochę te silikony w momencie, kiedy, tak mi się wydaje przynajmniej, jak rozprowadzam ten krem na skórze. I tak nałożyłam sobie na początku ten krem i on ma taki dosyć specyficzny odcień, bo on jest taki trochę różowawy, przynajmniej na mojej skórze. Aż szaro-różowy, jak kremy BB, można by powiedzieć, te koreańskie. I ja, słuchajcie, wsmarowałam sobie ten krem i on bardzo się odcinał od mojej szyi, takiej żółtej. I byłam mocno błyszcząca. I mówię, kurczę, no mówię, dobra, zaraz nałożę makijaż, przypudruję, może zaraz będzie fajnie. Przy okazji on zawiera zapach. Piękny zapach. Wiecie, że ja nie przepadam za zapachami, natomiast ten zapach nie powoduje u mnie podrażnienia, a też jest tak delikatny, że on momentalnie się ulatnia, a jest niesamowicie przyjemny ten zapach. I jakie było, słuchajcie, moje zdziwienie, jak minęło chyba z 5 minut i ja spojrzałam w lusterko. Po prostu ja nie mogłam uwierzyć moim oczom, bo zastyg na tej mojej skórze stał się satynowy. Pory zrobiły się mega wygładzone, twarz się ujednoliciła do tego stopnia, że byłabym w stanie wyjść po prostu na zewnątrz bez makijażu i bym się czuła, jakbym miała taki delikatny tint na skórze, chociaż tego 5 minut wcześniej nie było widać, bo jakby on mi nie dawał tego ujednolicenia. Do tego ten kolor się wtopił w moją skórę, że wyglądał jakby całkowicie tak neutralnie,
I powiem Wam, że to był mój największy szok. Także tutaj mistrzostwo świata. Dzisiaj w ogóle mam go nałożonego, bo ja już go testuję trzeci czy czwarty dzień. I ja dzisiaj go sobie nałożyłam na niego podkład pierwszy raz. Bardzo dobrze wszystko się rozprowadzało, skóra wyglądała świetnie. Słuchajcie, ja się nie muszę po nim pudrować. Od razu powiem, ja nie muszę się po nim pudrować, bo on zastyga, robi taką delikatnie satynę właśnie. Tak jakbym miała pudrę, tak jakbym, słuchajcie, przepudrowała twarz tym moim pudrem z ostatnio ulubionym z Sensai. Natomiast jeśli chodzi o okolice oka, w związku z tym, że tak jak mówię, ona teraz jest w trochę gorszej kondycji, ja myślałam, że to jest też trochę wina tego kremu. Natomiast dzisiaj nie nałożyłam tego kremu pod oczy, tylko nałożyłam ten mój filtr La Roche-Posay. Na całą twarz nałożyłam ten filtr i słuchajcie, jest podobnie. Także w różnych konfiguracjach go stosowałam i jakby nie wiem, czy go będę stosować na okolice oka, a na pewno nie będę pudrować tej okolicy, jaką będę stosowała, bo sprawdziłam to i powiem Wam, że nieźle się to sprawdziło. Zresztą podobnie było w przypadku DermaQuest. Natomiast ja jestem na tą chwilę zachwycona i nie chcę tego mówić, bo nie wiem, co będzie, jak moja skóra będzie przesuszona, taka naprawdę przesuszona. Ja na tą chwilę, słuchajcie, mam przypudrowaną tylko strefę T od rana. Nos dosłownie tutaj przynosi trochę policzki, tutaj bródkę i tutaj trójkącik między brwiami. No i teraz troszeczkę mam pudru pod oczami, bo tak jak mówię, nie nałożyłam tego filtru. A tutaj, słuchajcie, na czole nie mam nic, na bokach twarzy nie mam nic. Jak dotnę skórę, to czuję taką delikatnie nawilżającą warstewkę, taką jakbym miała taką gumową powłoczkę. Nie wiem jak to... No tą powłoczkę, może to są właśnie te polimery, które chronią przed tym środowiskiem zewnętrznym. Także słuchajcie, jestem absolutnie zauroczona tym kremem, tylko chciałabym wiedzieć dokładnie, jaki on ma PPD. Podejrzewam, że na poziomie, są 4 plusy tutaj, podejrzewam, że mniej więcej na poziomie 16, bo to jest SPF 50, bez, nie SPF 50+, wolałabym, żeby był trochę wyższy, ale wiecie, na jesień i zimę może przymknę oko. Naprawdę, bo ten krem jest świetny. Przejdźmy, słuchajcie, jeszcze, bo w ciągu dnia chciałam Wam pokazać, że używam mgiełek. Staram się ich używać, ale nie ukrywam, że zdarzało mi się zapomnieć. Wiecie, z pracy jak wychodziłam, to ja już nie znoszę w ogóle poprawiać makijażu. Po prostu nie znoszę, więc czasami zapominałam też użyć mgiełki. Natomiast używam od lat mgiełki z La Roche-Posay Antelios 50+, jest to mgiełka, która tak delikatnie, dodatkowo matuje skórę, jest bardzo dobra. Trochę ma gorsze filtry, bo tutaj gdzieś zawarty, widziałam, jest Octocrylen i Homosalid. Ja nie przepadam za tymi filtrami, to nie są nowoczesne filtry. Natomiast one mi nie podrażniają skóry, jakby wszystko jest w porządku, stosuję na makijaż, więc jest ok. Natomiast mam taką nowość, jest to mgiełka, to w ogóle jest nowość na rynku, z Kloshi i to jest Over Makeup Reapplication SPF 50. I słuchajcie, to jest tak naprawdę SPF 50+, bo widziałam komentarz Kloshi właśnie, producenta, że niektóre te mgiełki mają na opakowaniu 50+, niektóre mają 50. Okazało się, że ochrona jest 50+, więc po prostu opakowanie tutaj zostało niezmienione. I tak, bardzo fajna mgiełka. Pachnie pięknie. Kokosowo, wakacyjnie. Ale... no niestety ten zapach jest niesamowicie intensywny i powiem Wam, że długo pachniecie jeszcze tymi kokosami do tego stopnia, że po prostu wstyd mi było na przykład używać jej w pracy, bo no niekoniecznie każdy chce wąchać te kokosy, tak? Jednak wolę takie bezzapachowe kosmetyki. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. I w nosie mi to siedzi naprawdę jeszcze długo ten zapach i ciągnie się za moją twarzą. A wiecie, no używając perfum, no nie zawsze chcę pachnieć tymi kokosami. Także tutaj dla mnie to jest taki malutki minusik, może za dużo odrobinę tego zapachu. Natomiast z chęcią używam tego kosmetyku w domu i na pewno go zużyję. To jest, słuchajcie, to było na tyle. Oczywiście filmik będzie bardzo długi, także jak głupia w ogóle chciałam jeszcze
wieczorne kosmetyki tutaj zawrzeć, w ogóle nie ma takiej opcji. Stawiam w tym momencie kropkę. Mam nadzieję, że znalazłyście coś fajnego dla siebie. Dajcie znać. Dziękuję Wam oczywiście jak zawsze za obejrzenie filmiku. Jeśli Wam się podobał, to poproszę o kciuka w górę. Witam również nowe osoby. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Łyśka!